Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny film. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule Book Haul z ostatnich miesięcy. Od ostatniego Book Haulu minęło już trochę czasu, więc najwyższa pora zacząć z kolejnym takim filmem. I chciałabym powiedzieć, że ten film będzie się różnił książkowo pod tym względem, że zwykle jak robię Wam Book Haule, to robię je dlatego, że zrobiłam sobie jakieś mega wielkie zamówienie, albo kupiłam bardzo dużo książek, albo nakupowałam książek z kilku różnych miejsc i w ogóle i chciałam Wam je pokazać. Natomiast te książki, które Wam pokażę dzisiaj, tak w sumie sobie dzielnie kupowałam pojedynczo, gdzieś tam coś dostałam, gdzieś coś wygrałam, gdzieś coś kupiłam, ale były to sztuki w ilościach jeden albo dwie i nie były to jakieś takie maksymalne, wielkie, niespodziewane zakupy, na które wydałam miliony monet. Oczywiście, jakby zsumować kwotę za wszystkie te książki, to mogłoby wyjść trochę tych monet jednak wydanych na te książki. Może nie miliony, aczkolwiek też dużo. Ale jakby wiecie, wszystko było rozłożone w czasie, więc mój portfel zbytnio nie ucierpiał. A ja mogę się cieszyć kilkoma nowymi książkami. I żeby nie przedłużać, zaczynamy, bo tych książek też jest kilka. I po pierwsze jest to Jaga pani Katarzyny Bereniki Miszczuk. Książka, którą już przeczytałam i o której mogliście już słyszeć parę słów gdzieś tutaj w tym filmie. Bo tak, będą tutaj książki, które już prawdopodobnie przeczytałam, które już gdzieś u mnie też gdzieś widzieliście i książki, o których jeszcze nic sama na przykład ja nie wiem, bo jeszcze się za nie nie wzięłam. Więc tak, na pierwszy rzut Jaga, książka, tej książki nie kupiłam, tą książkę dostałam od Ani z Bestsellerek. Aniu, dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie, jestem strasznie zadowolona, że udało mi się tą książkę zdobyć. Zwykle na poprzednie części cyklu Kwiatu Paproci miałam współpracę po prostu z wydawnictwem WAB. Na współpracę z Jagą się nie załapałam, przez co było mi bardzo, bardzo, bardzo przykro, ale najważniejsze, że mam swój egzemplarz, że już jestem po jego lekturze i nie mogę się doczekać kolejnych części. Kilka słów więcej właśnie w filmie, o którym Wam wspominałam. Drugą książką, której też nie kupiłam, a którą wygrałam na Instagramie w rozdaniu u Lady Margo, którą z całego serca polecam, jest książka Magdaleny Majcher, Zimny kolor nieba, jakaś obyczajówka, którą Gosia się po prostu bardzo mocno zachwycała, którą miała na rozdanie i tych książek było w sumie całkiem sporo i strasznie się ucieszyłam, że tą książkę wygrałam, bo bardzo dużo ciepłego z ust Gosi na ten temat słyszałam, aczkolwiek jest z nią jeden taki malutki problem. To jest druga część całej historii. To jest chyba trylogia albo nawet, czy to będzie trylogia, czy ta trzecia część jeszcze nie wyszła. W każdym razie to jest drugi tom. Pierwszego jeszcze nie przeczytałam, pierwszy muszę kupić i dopiero przeczytać i dopiero będę się mogła wziąć za tą książkę, więc jakby jeszcze się nie wgryzałam w samą historię tak dokładnie, ale cieszę się, że ją mam. Jest okazja kupić kolejną książkę, no bo wiecie, tak samą mieć drugą część to tak po prostu trochę słabo. Kolejna książka, którą już teraz tym razem kupiłam i teraz wszystkie książki, o których Wam będę mówiła, kupowałam sama, to książka pani Dany French, Wiedźmie drzewo, o której też pewnie już bardzo dużo słyszeliście, którą swego czasu było widać wszędzie na Instagramie i wszędzie na BookTubie. I ja też tą książkę bardzo mocno chciałam, ale nigdy nie miałam wystarczająco pieniędzy, żeby ją kupić, albo to nigdy nie był dobry moment, żeby akurat teraz tą książkę kupić, bo były inne tytuły, które musiałam mieć bardziej i szybciej. I prawda jest taka, że pewnie nie miałabym tej książki do tej pory, gdyby nie fakt, że byłam w Biedronce samodzielnie kiedyś, jeszcze z czasów ciąży i widziałam tą książkę na promocji za 29,99 zamiast za 43 zł. I uwierzcie mi, nie było wtedy ze mną mojego męża, który nigdy mi nie pozwala kupować przy sobie książek, który zawsze mnie od półek z książkami odciąga. I to był idealny moment, żeby zrobić zakupy książkowe. Chwyciłam tą książkę, nawet się długo nie zastanawiałam i po prostu przechachmęciłam ją do domu, wsadziłam za chwilę po przejściu przez próg, wsadziłam ją zaraz na półkę z nieprzeczytanymi tytułami. Artur się nawet nie zorientował. Plus dla mnie. Kolejna książka, którą kupiłam już chyba we wrześniu albo na koniec sierpnia, z tego co tak kojarzę, a na pewno zamówiłam w przedsprzedaży,
bo chciałam i bo bestsellerki bardzo mocno trąbiły o tym tytule już dawno temu, jeszcze jak Marta chyba kupiła tą książkę w oryginale po angielsku. I jak zobaczyłam, jakie to jest tomiszcze i jak pięknie ta książka wygląda, to stwierdziłam, że jak tylko wyjdzie po polsku, ona też będzie moja. I w sumie, gdy wydawnictwo SQN oznajmiło, że można tą książkę kupić, to ja ją bez zastanowienia kupiłam. I kupiłam ją w jednej z wersji. Kupiłam ją w twardej oprawie, w jednym tomie. Ta książka ma ponad chyba 1400 stron, nie, 1100. Ponad 1100 stron na jeden raz. Zakon drzewa pomarańczy, bo nie wiem, czy to powiedziałam, Samanthy Shannon. Tak, cegła, którą chciałabym kiedyś przeczytać, ale słuchajcie, ona już sama w sobie tak pięknie wygląda, że warto ją było kupić tylko po to, żeby nawet przez jakiś czas, może być nawet dłuższy, stała i wyglądała pięknie na półce. W każdym razie, nie wiem, czy te książki możecie jeszcze kupić. Na pewno na stronie SQN-u możecie i na pewno możecie ją kupić w milionie innych księgarni internetowych. W każdym razie ta książka była dostępna w dwóch wersjach. Ja mam swoją w twardej oprawie. I ona jest tak naprawdę jednotomowym wydaniem. Natomiast możecie kupić ją jeszcze w drugim wydaniu. Nie wiem, czy tu mi się uda to pokazać. Drugie wydanie jest dwutomowe i oba te wydania, w sensie oba te tomy są w miękkiej oprawie. I możecie się zdecydować, czy chcecie kupić po prostu jeden tom w twardej oprawie, czy dwa tomy tej samej historii, po prostu ten tom jest podzielony na dwa. W miękkiej oprawie. Do wyboru, do koloru, takie wybory lubię podejmować. Czy chcę taką książkę, czy chcę taką, inne wybory, trudniejsze, zostawiam mojemu mężowi. Kolejne trzy książki zakupione przeze mnie jakiś czas temu są związane z działalnością klubu czytelniczego, zacytowane, który klub ten możecie znaleźć na Instagramie i zachęcam Was do tego, żebyście go obserwowali i brali udział w naszych akcjach czytelniczych i czytali z nami. I tak, w ten oto sposób, pierwszą książką, którą kupiłam w sierpniu, pod koniec lipca albo na początku sierpnia, bo w sierpniu czytaliśmy z tym klubem Serotoninę Michaela Welbecka i to o tej książce możecie też już usłyszeć w osobnym filmie, więc nie będę się rozgadywać. Jest to tak naprawdę jedna z niewielu książek, którą mam w kolorze żółtym. Mam tak naprawdę tą książkę żółtą i mam jeszcze jedną chyba Mirror Mirror, której jeszcze nie przeczytałam, a która jest w moim TBR-ze, ale może o tym innym razem. Druga książka, którą czytaliśmy we wrześniu, to Coraz większy mrok od Colleen Hoover, o której też już możecie usłyszeć, więc też się nie będę rozgadywać. Prawda jest taka, że wszystkie książki, które są zawarte tutaj, tak chociażby jak Jaga, czy Coraz większy mrok, czy za chwilę, jak Wam pokażę kolejną książkę, są też zawarte w moim TBR-ze na koniec roku, a w tym TBR-ze mam naprawdę bardzo dużo książek, które chciałabym przeczytać od września do grudnia. Na pewno się z tym nie wyrobię, ale jeżeli byście chcieli posłuchać, jakie książki mam zamiar przeczytać i ile mi się już tak naprawdę udało przeczytać, to też Was odsyłam do filmu. I ostatnią książką, którą kupiłam ostatnio właśnie w ramach klubu czytelniczego Zacytowane i którą na ten moment, jak Wy to oglądacie, jeszcze czytam, ale prawdopodobnie jak już ten film idzie, to Wy widzicie film, w którym ja mówię, że już to przeczytałam. Więc tak, to jest Zorza Polarna, pierwszy tom Mrocznych Materii Filipa Pullmana i to jest książka, którą czytamy w październiku właśnie razem z Zacytowanym klubem czytelniczym. I tak, jak widzicie, ja tu jeszcze go czytam, jestem grubo za połową, w sumie faktycznie już, no, prawie kończę, koło 100 stron mi zostało do końca. I tak, to taka trochę incepcja, bo ja Wam mówię, że tą książkę już czytam, ale Wy tak naprawdę możecie już o niej usłyszeć kilka słów tu. Prawda jest taka, że jest genialnie wydana. Ja o Mrocznych Materiach Filipa Pullmana słyszałam już jakiś czas temu. Złoty Kompas, czyli film, który powstał na podstawie właśnie pierwszej części tej serii, widziałam milion razy. Często było tak, że jak go oglądałam, to stwierdziłam, że to jest nawet taki spoko film, kurczę, czemu nie doczekał się kontynuacji? I po przeczytaniu tej książki, do tego momentu, w którym jestem aktualnie, już wiem, czemu się nie doczekał kontynuacji. Książka jest genialna i nie mogę się doczekać, aż wydawnictwo MAG wznowi jeszcze kolejne części, żebym mogła tą historię poznać w całości, bo tak naprawdę Mroczne Materie już bardzo dawno chciałam przeczytać, ale jakoś nigdy nie mogłam trafić na te książki w sklepach, więc, znaczy w księgarniach, więc cieszę się niesamowicie, że wydawnictwo MAG wznowiło wydania. Dopiero jest dostępna pierwsza część w twardej oprawie i wygląda
Pięknie, jestem zachwycona tą książką, naprawdę. I polecam Wam ją, po pierwsze dlatego, że pięknie wygląda, a po drugie naprawdę, naprawdę jest super. Nie spodziewałam się, że ta książka tak bardzo mi się spodoba. Więc tyle w temacie Zorzy Polarnej Filipa Pullmana i Mrocznych Materii. I ostatnia książka, w tym bookhaulu, i ostatnia książka, którą w ostatnim czasie kupiłam, to książka z polecenia Karoliny z kanału Kombuk i z polecenia bestsellerek. Książka, która nie jest zbyt gruba, do której możecie przysiąść jednego dnia, ale i przeczytać ją w ciągu jednego dnia, ale która porusza bardzo dramatyczne wydarzenia i która porusza problem bardzo znany i taki temat, który wiele osób może boleć, z którymi wiele osób może w pewien sposób się nie zgadzają i mają swoje własne zdanie, ale niestety molestowanie dzieci, czy to przez zwykłych mężczyzn, czy przez księży, jest po prostu okropne i dla mnie niesamowicie po prostu takie coś nie powinno istnieć. I ja nie mówię tylko, jeżeli chodzi o molestowanie dzieci przez księży, a nigdy więcej. Anny Zamojskiej traktuję właśnie o jej przypadku bycia molestowaną przez proboszcza w jej parafii. I tak, to jest książka bardzo poruszająca, ale napisana w sposób, który jakby ta historia nie ma za zadanie tylko i wyłącznie Was zgorszyć, pokazać, jacy księża są źli, jak po prostu, jak dzieje się źle i jakby nic z tego nie wynika. Ta historia pokazuje nam, jak to się zaczęło, jak się potoczyło, jak się skończyło, ale zakończenie tej historii daje nam nadzieję na to, że może być dobrze, że może być lepiej i że ludzie, którzy przeżyli taką traumę, jakoś sobie radzą i znajdują w tej swojej krzywdzie jakiś taki sposób na to, żeby pomagać innym, żeby się jakoś realizować, i to jest piękne. W sensie nie jest piękne molestowanie, broń Boże, żebym teraz źle nie zabrzmiała, bo ja czasami się źle wyrażam. W każdym razie chodzi o to, że po prostu ta mała książeczka, mimo że traktuje o bólu, krzywdzie i cierpieniu, daje po prostu nadzieję i to jest piękne. I o tej książce więcej też możecie zobaczyć w którymś z poprzednich filmów, więc bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. Powiedzmy, że dla mnie to było tylko 8 książek, które zgromadziłam naprawdę przez kilka ostatnich miesięcy i które już, tak jak mówiłam wcześniej, na pewno mnie widzieliście, o których już Wam mówiłam, ale są to książki, których w żadnym bookhaulu nie pokazałam i stwierdziłam, że ten moment będzie do tego dobry. Jest już w sumie październik albo listopad, nie wiem kiedy Wy to oglądacie tak naprawdę. Wiem, że na pewno inne filmy poszły przodem, które nagrałam w zapasie, ale nie wiem kiedy pójdzie ten, więc mamy październik albo już listopad i na pewno wydaje mi się, że jeszcze ze dwa bookhaule do końca roku zobaczycie. Jeden będzie na pewno, już teraz Wam mogę to zapowiedzieć, z Book Depository. Moje pierwsze zamówienie na Book Depository, 6 książek, chociaż mam nadzieję, że zanim nagram ten bookhaul z Book Depository, to dostanę jeszcze jakieś może dodatkowe książki, może coś jeszcze zamówię, więc spodziewajcie się na pewno tego, że jakiś jeden bookhaul prawdopodobnie jeszcze w listopadzie się pojawi. No i mam nadzieję, że do końca grudnia pojawi się jeszcze jakiś jeden, żeby tak Was nie zostawiać. Na pewno jeden bookhaul będzie. Powiedzmy sobie tak krótko, żebym już nie przedłużała. Jeden bookhaul będzie na 100% jeszcze do końca roku. Mam nadzieję, że pojawią się dwa. Więc trzymajcie kciuki, żeby te moje zakupy książkowe jakoś tam się powoli rozwijały, żebym odkładała pieniążki na ciekawe książki, żebym je kupowała i żebym mogła Wam je polecać, pokazywać, nagrywać i w ogóle dużo mówić i jeszcze więcej czytać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Nie przedłużam, życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnym filmie, tak więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Koniecznie mi dajcie znać w komentarzu, które z tych książek sami macie, które już przeczytaliście, a które chcielibyście przeczytać, lub jakie tytuły chcielibyście mi polecić, żebym sama mogła się wzbogacić o ten tytuł. A na razie trzymajcie się ciepło. Pa!